Bardzo się cieszę, że na naszym koncercie jest poseł Lewicy Jan Szopiński. Bardzo związany z regionem i od najmłodszych lat działacz młodzieżowy, wicemarszałek dwóch kadencji, wiceprzewodniczący Rady Miasta Bydgoszczy, a obecnie poseł. I jest to jeden z takich naszych filarów, dlatego został dzisiaj wyróżniony filarem Madbudu, ale też orłem za służbę na rzecz Pomorza i Kujaw. Janku, bardzo serdecznie ci za to wszystko dziękujemy. Robisz kawał dobrej roboty. Tak. Powiedziałbym tak, że tytuły mogą się zmieniać, bo jeszcze w życiu byłem wiceprezydentem miasta Bydgoszczy. Tak, natomiast przyjaźnie pozostają. I pozostaje też uznanie dla firm i instytucji, które robią coś dla innych. Bo my tutaj dzisiaj z jednej strony świętujemy tych wszystkich, którzy tworzą coś w województwie kujawsko-pomorskim. Tworzą obiekty, które w naszym województwie mogą być wzorcowe, bo taka na przykład Opera Nowa. Natomiast też bardzo serdecznie dziękujemy firmie Madbud, która pomaga z jednej strony w różnych działaniach społecznych, publicznych na terenie województwa. Przecież z jednej strony Hospicjum Nadzieja, z drugiej strony Rodzinny Dom Dziecka, z trzeciej strony pomoc dla wielu sportowców. Myślę, że oni dzisiaj tutaj też bardzo serdecznie z jednej strony dziękowali, odbierali te wyróżnienia i to jest takie fajne. Wtedy, kiedy firma z jednej strony potrafi zabiegać o to, aby być na rynku, ale z drugiej strony potrafi się dzielić sukcesami i dzisiaj to jest takie podzielenie się piękne sukcesem. Żeby też pomagać tym potrzebującym, którzy są tego... I nie będę państwu przeszkadzał, bo pan poseł jest jeszcze honorowym członkiem Izby Budownictwa i naprawdę dużo robi na rzecz regionu, ale to już pozostawię państwa samych, nie będę dalej przeszkadzał. Bardzo dziękuję panu prezesowi za tę reklamę. Dziękuję. No właśnie dopytam, co takiego szczególnego robi pan dla tej branży budowniczej? Wie pani, to ja przez lata w województwie kujawsko-pomorskim funkcjonowałem i przez lata z jednej strony miałem kontakt z samorządami na terenie województwa i przez lat 8 wtedy, kiedy byłem wicemarszałkiem, to szczególnie wiele inwestycji sportowych na terenie województwa. Z jednej strony patronowałem, z drugiej strony byłem ten, który dzielił środki. Oczywiście dusze po prostu przydzielał. Tak, w kontakcie z radnymi. I zawsze było mi szalenie miło, że mogłem tam, gdzie budowały się boiska, tam, gdzie budowały się hale, tam, gdzie budowały się pływalnie w województwie kujawsko-pomorskim, pomagać, bo to dobrze wtedy, kiedy zmienia się nasza rzeczywistość i wtedy, kiedy też potrafimy tę rzeczywistość dostosowywać do coraz lepszych standardów, wchodzić w XXI wiek. Na koniec jeszcze zapytam, czym wyróżnia się to województwo kujawsko-pomorskie właśnie na tle innych województw? Jeśli chodzi o tą branżę budowniczą. W województwie kujawsko-pomorskim z jednej strony ludzie są bardzo pracowici, z drugiej strony firmy są do tego stopnia uznane, że w różnego typu przeglądach ogólnopolskich zajmują eksponowane miejsca. No i po trzecie, to co budują po latach jest świadectwem dobrej roboty i dobrego z jednej strony zaplanowania inwestycji, zrealizowania i potem, co chyba najważniejsze jest, dobrego przyjęcia przez ludzi, firm, instytucji, biur, no i różnego typu działań typu na przykład opera czy stadiony na terenie województwa. Pięknie dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję również, dziękuję pani redaktor, wszystkiego dobrego. Dziękuję pięknie.